Idea zrodziła się w 2006 roku z bratem i z Grześkiem Pałczyńskim. Słyszeliśmy dużo o turniejach piłki nożnej halowej, policjantów, lekarzy, służb mundurowych. Stwierdziliśmy, że nauczyciele również powinni w takie turnieje brać udział i w ten sposób zrodziła się ta idea. W pierwszym turnieju w 2006 roku brało 5 osób, rozwijamy się, 5 osób, 5 drużyn. Rozwijamy się w 2013 roku, gościliśmy już 7 drużyn, 2 z Przeworska, 2 z Jarosławia, z Dachnowa, z Przemyśla, z Sieniawy. I to myślę, że taka formuła i zachęcanie nauczycieli do pokazywania tego przykładu jest jak najbardziej trafna. Emocji było co niemiara, graliśmy systemem każdy z każdym, mieliśmy okazję wszyscy się spróbować nawzajem. Obyło się bez większych kontuzji, co mnie najbardziej cieszy. Wygrała, mi się wydaje, zasłużenie drużyna z Jarosławia. Najbardziej boli 4. miejsce tuż poza podium. No tyle od siebie. Chciałem podziękować kolegom za współorganizowanie tego turnieju oraz władzom samorządowym w starostwie i burmistrzowi miasta Przeworska. Radość była wielka, też się nie wstrzymała.
serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego kolejnego już turnieju. Myślę, że pan Andrzej Dyk w świetnej pamięci gdzieś tam z góry patrzy i myślę, że to się dusza raduje, że pamiętamy o nim tutaj, że te turnieje wpisały się już w kalendarz wydarzeń sportowych w naszym mieście i za to ogromne podziękowania organizatorom, nauczycielom, którzy kontynuują to wydarzenie z roku na rok. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom. Cieszę się, że mogę być z wami, drodzy zawodnicy. Po raz kolejny zresztą zawsze było to dla mnie duże także wyróżnienie, ale ogromna przyjemność. Gratuluję zwycięzcom. Myślę, że gratulacje należą się i dziękowania serdeczne dla wszystkich. Wszyscy chcieli sobie to poświęcić, być tutaj. A pan Andrzej Dyk, postać nietuzinkowa, sportowiec, pasjonat sportu, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Także postać, która zasługuje na to, aby ją upamiętnić. Myślę, że to jest postać, która wpisała się w pamięci przewodnika. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich zawodników, dla organizatorów, dla starostwa, dla pana kuratora. Dziękuję bardzo i mówię do zobaczenia być może za rok. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco. Miejsce siódme w halowym, ósmym halowym turnieju na przyjęciu pracowników oświaty i nauczycieli Dziewica Zajadoczyna Przewoz 2. Szóste miejsce drużyna z Dachnowa. Drugie miejsce w tym turnieju to była drużyna z Przemyśla. Pierwsze miejsce, z tego co pamiętam, w 2006 roku, tak, na sportu, w pierwszym turnieju, 8 lat temu, również pierwsze miejsce. Dzisiaj po 8 latach razem pierwsze miejsce na podium Zina Jarosławie. Królem Szczęsny Krzysztof Turnieju z Wielkostra Ciebie przybywamy z reprezentantem Przemyśla Rajnym Leczyciem.
Pamiętam.